Czyli widzą Państwo, że cały czas jesteśmy praktycznie w katolickiej Polsce, a słyszą Państwo, jako że jesteśmy w naszym radiu Tok FM Extra. Witamy Państwa serdecznie. Teatr Wielki, nasz teatr, mój teatr. Tutaj święto już będzie, się szykuje. Proszę Państwa, no znowu jakieś tam wolne dni od pracy, tak. Zapraszamy Państwa Reptoickiego. Proszę Państwa, mijamy, miniemy galerię Zachęta. Proszę Państwa, galerię Zachęta. No i wejdziemy, proszę Państwa, na Mazowieckie. Tutaj ten Janek Witek mówi, że jak ktoś przechodzi się przez Mazowiecką, to o ile jest chory na raka, to mu ten rak przejdzie. To znaczy, on tak wie, że to po pierwsze wierzy i że tak w ogóle jest. Także proszę Państwa, przejdźmy się tutaj przez to miejsce. Niepocieszony jest ten cały Maciej, bo nic się nie dzieje, zaraz do niego zadzwonimy z zapytaniem, co się dzieje tam, proszę Państwa, w kinie Luna, do którego to kina on pojechał, ten Maciej. Także pozdrawiamy serdecznie Macieja naszego, który lata po Warszawie niczym szatan, szukając kogo by pochłonąć, no bo jak ludzie są głodni, Żydzi tu nic nie dadzą im zjeść, nie poczęstują, wódki nie postawią, no bo to nie są prawosławni przecież też, wina nie postawi. Jewka blacha, Państwo widzieli, tłusta, mała, gruba kabaje, przyszła tam, proszę Państwa, z myślą, że coś, ktoś tam z tych Żydów może się zlituje, bo ona, proszę Państwa, w chlewku mieszka. Ewka do Kurnika. Proszę Państwa, Ewka mieszka w Kurniku na Przeworskiej 1, mieszkania 21, zdaje się, na górę. Tam Państwo możecie, jak jedziecie do Wschodniego, możecie Państwo się przejechać tam, zobaczyć. Troszeczkę mamy tutaj iluminacji próbnych, ale to też piękne, to też nas podnieca, proszę Państwa, w naszym radiu latającym Tok FM Extra. Serdecznie Państwa zapraszamy do słuchania nas. Jest to przecież też radio edukacyjne, czyli że możecie Państwo, będziecie mogli Państwo dużo, wiele, wiele dowiedzieć się, wiele rzeczy poznać nowych, ciekawych, co to Jehowa, co to Jahwe, że to znaczy ten, który powoduje, że się staje to. Tego spodziewaliśmy się dowiedzieć od Żydów tu w kinie Muranów, ale jak one zaczęły się dąsać jako służebniczki szatana, służby zbiorowe diabła, to gdzie tam usłyszysz słowo Jehowa? Natomiast katolicy, proszę Państwa, i Jehowa, jak usłyszą słowo Jehowa, to jak płachta na byka, proszę Państwa, czerwona. Także, proszę Państwa, spieprzają, niech spieprzają cyganą, Żydo, dziado, gady razem tam, gdzie pieprz rośnie, proszę Państwa. Bo oni strasznie boją się prawdy, to więc jak tylko usłyszą słowo Jehowa, to zgrzytali na Szczepana zębami. Jak tylko usłyszą, że Jezus przyszedł po to, żeby proklamować, żeby propagować nauki o Jehowie, głosić Jehowę Boga, no to dostają białej gorączki te owe stadne, bo to przecież musi być czego dużo, cygano, Żydo, dziado, gady, szerokiej drogi papieskiej, nie papieskiej, bo to tych religii jest dużo, różnych religii i sekt wielkich, proszę Państwa, szatańskich przecież. Także zapraszamy tutaj, jak Państwo będziecie mieli więcej czasu też i do parku przejść się, pooddychać. No to ja tutaj w ogóle nie bywam w tym parku i bardzo rzadko, no ale skoro jest i przejdźmy się, już idziemy na Mazowiecką 11, a zobaczymy ten nasz wernisaż, czy jest, proszę Państwa, no bo jeżeli jest ten wernisaż, to dlaczego nie skorzystać z tego wernisażu, proszę Państwa. Jeżeli ktoś organizuje coś, to dlaczego nie skorzystać, chociaż mi się bardzo nie chce. Chciałam się rozsiedzieć na tych żydowskich filmach, no ale dobrze, no ale już sobie dajmy spokój, podarujmy
Także tu wchodzimy, proszę Państwa, i tutaj od razu już przechodzimy, żeby potem tu nie sterczeć i nie czekać nie wiadomo na co, nie wiadomo na kogo. No, grażynki, cyganeczki, skarbówka, to nie zobaczymy, ani eski blok, bo one w ogóle tak szybko nie chodzą. Także proszę Państwa, przechodzimy tutaj już wchodząc C od razu na Mazowiecko, ale możemy i będzie się przejść koło tej zachęty. Tutaj na ławkach też siedzą nasze diwy, czasem w oczekiwaniu na informacje. No co nowego się dzieje pod słońcem? Co nowego dzieje się pod słońcem w Warszawie? A dzisiaj 26 jest, proszę Państwa, kwietnia 2014 roku. No i co za Państwa, czy się nic nie działo? A tam etnograficzne, też był wernisaż. Myśmy olali ten wernisaż, olały. 18.45 jest w naszym, proszę Państwa, radiu Tok FM Extra. Zapraszamy Państwa serdecznie. Myślę, że to buziaczki przesyłamy, pozdrowienia przesyłamy tutaj z Zachęty, proszę Państwa. Zachęta, no i ta wróblewska cała. Także mówią, no to przecież ja wcale nie muszę tego mówić, żeby ją szlak trafił, proszę Państwa, tę całą wróblewską. Która wydziela na kartki jak w czasie wojny, proszę tam, co już w ogóle dawno nie powinno mieć miejsca, to ona wszystko wydziela na te kartki. No ale jeżeli bankiecik jest w sali kinowej, to przecież ta sala kinowa jest zawsze duża, nie? Ja tak to rozszyfrowuję, biorę pod uwagę to, że no jednak Zachęta jest mniejsza jak Muzeum Narodowe i może ona nie ma gdzie tutaj zrobić tych wernisaży, ale przecież sala kinowa jest spora, także tu nie ma co się szczypać i nie ma co tu ludzi oszukiwać i wydzielać na kartki robić, żeby. Także 47 jest, proszę Państwa, 18.47, 23 kwietnia 2014 roku. Już, proszę Państwa, przez te ewangelickie kościoły przechodzimy tutaj, wchodzimy na ulicę, proszę Państwa, Mazowiecką sobie jeszcze zapraszam. No i zobaczymy, co to będzie. Także, proszę Państwa, ze mszy do mszy jeżdżą, tu przyjechałem z takiej mszy, dojechałem do takiej mszy. Także teraz mogą podpoczywać cyganorzy do dziadogady katolickie, proszę Państwa. No i tu jest Mazowiecka. Czyli, że tak, Mazowsze, Warszawa, Mazowsze nad Wisłą, Warszawa. 95% to jest katolicka wiara. Teraz, proszę Państwa, co my do czego zapraszamy, bo my ciągle do czegoś zapraszamy, coś chcemy Państwu zaproponować. Kupić Biblię na ulicy Nowy Świat 40. Tam jest brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne i możecie tę Biblię studiować ze Świadkami Jehowy, nawet sami możecie czytać. Także proszę Państwa, tutaj od tej Wiktorii jedzie. Tam do Marszałkowskiej, oczywiście, że my mamy pierwszeństwo, ale czasem patrzymy się, co tu się dzieje, no. To gdzieś Paluciaje, co? Także proszę Państwa, ulica Kredytowa i Mazowiecka. I kaszlą dziady katolickie, oni się zobaczą szalne systemy i taki jeden poszedł i miał na tyle tej siły, żeby z taką złością katolicką, papieską tak warczeć. Także proszę Państwa, dziady katolickie to są, właśnie to są te dziady katolickie. Mówiście Państwo, pojechali do Anglo-Ameryki Białystok, to tam są ludzie prawosławni i oni tutaj nie przyjeżdżają do Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa jest chamska. Janek Witek powiedział, że jego pobili umarcy pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina na Lubelskiej 32, a nawet w tej parafii katolickiej na Saskiej. No to przecież kościołów to tutaj jak rzut beretem pełno jest i tych dziadów katolickich jest, no proszę Państwa, no jak do tego 3 miliony, to się wocha roszę, bo zaraz dojdziemy do oazy, proszę Państwa, to jest Mazowiecka, jest właśnie kwiatki, to może do galerii,
namówię ci, że tu jakiś szum, jakieś dudnienie. To dużo do galerii, namówię. Jakieś mongoły. No. Także proszę Państwa, radio to FM Extra i witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry! Także proszę Państwa, tu jest jakaś stara. Radio to FM Extra. Jest Mareczek Zajączkowski, proszę Państwa, zaraz gotów. Miejsce akcji Warszawa, proszę Państwa. No nasze radio, Tok FM Extra, to jest radiem sandomyrskim. No widzisz, jak dobrze trafiliśmy na taką ładną wystawę. A ty pamiętasz, że tam wystawa była? A gdzie ona była? No ty mam wybrać pierwsze. A, tak? To ty...